啦啦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 ！Znikaj stąd, robalu! Pora na obrzydliwą klasę zero! Bardzo mi przykro, ale ja teraz ćwiczę śpiew. Nie obeszłoby mnie nawet, gdybyś miał zaraz lecieć na księżyc. Wynocha stąd, już! Nie bądź koszmarny, Karolku. Ale zaraz będzie obrzydliwa klasa zero. Dziś znajdź sobie inną rozrywkę, bo Damianek musi ćwiczyć, prawda, mój skowroneczku? La 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 la. Nie obejrzy obrzydliwej klasy zero? Przed chwilą to powiedziałam. Właściwie przez cały tydzień do występu Damianka nie będziemy oglądać telewizji. Świetnie sobie radzisz, mój maleńki. Bez telewizji przez cały tydzień? Nie! Doskonały Damianek gwiazdą popu. Wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją. Bim, bam, bom, bim, bam, bom. O, jak pięknie, synku, to było prześliczne. Och, ten chłopiec ma talent, naprawdę ma talent, a ja się na tym znam. Czy on nie jest aby za stary na śpiewanie takich piosenek? Taki dorodny nastolatek, jak on powinien być teraz na boisku. On nie jest nastolatkiem, babciu Gertrudo, to mały chłopczyk. Och, jakie to emocjonujące! Naprawdę bardzo emocjonujące! O, to prawda. Jeżeli go wybiorą, wystąpi w Alfred Hall. Karol, a ty, drogi Karolku, nie chciałbyś zaśpiewać w Albert Hall, co? Nie, śpiewanie jest dla robali, zasmarkańców robiących w pieluchy. Dość tego, Karolku, idź do pokoju. Mam serdecznie dość słuchania, jak upokarzasz swojego brata. Dałbyś spokój, Karolku. Damianek potrzebuje teraz pozytywnej energii, a nie negatywnej atmosfery. Myśl pozytywnie. Pozytywny robal. Karol, w tej chwili na górę. Już mi mówiłaś, zapomniałaś. Więc tego tydzień szlaban na telewizję. To też już mówiłaś. I żadnego kieszonkowego do końca życia. Co? A teraz, szanowni państwo, zaprezentują się półfinaliści międzyszkolnego maratonu muzycznego młodych wokalistów. Panie Janie, panie Janie, rano wstań, rano wstań. Wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją. Bim, bam, bom, bim, bam, bom. Dziękujemy, Damianku! To było naprawdę doskonałe! A ci z was, którzy nie osiągnęli tego stopnia doskonałości, co Damianek, niechaj obserwują i uczą się! Widzisz, Karolku, musisz tylko obserwować i uczyć się. Jestem... Ja, moja droga, jestem zgodnie. Ten dzieciak ma ogromny talent. Prawda, ciociu? Babciu Gertrudo? I co? Jakie to uczucie, Karolku? O co ci chodzi? Mieć brata, który jest super gwiazdą! Masz na myśli robala? Który się przeistoczył? Mam dla ciebie, Karolku, radę. Po prostu obserwuj i ucz się. Halo, tu rezydencja doskonałego Damianka Supergwiazdy. Mogę rozmawiać z menadżerem doskonałego Damianka, a dzwonię, zrób ze mnie supergwiazdę. W przyszłym tygodniu będziemy w waszej okolicy. Dede ma zadatki na supergwiazdę. Naprawdę? Panie, zrób ze mnie supergwiazdę. Powiem panu, jaki jest naprawdę Dede. No, jeżeli zaakceptuje pan nasze honorarium... Co pan powiedział? Jakie honorarium? To, które wypłacimy, jeżeli Dede zakwalifikuje się do finału. 500 funtów. Możemy dać więcej. Więcej? Skoro pan naciska 750... 700 funtów? Niech panu będzie 1000, ale ani grosza więcej. No dobrze. Karolku? Zgoda, stoi, będziemy w kontakcie. Muszę kończyć, jeden z moich artystów mnie wzywa. Z kim ty rozmawiałeś? To była pomyłka. Robimy przyjątko, dołączysz? O nie, dziękuję. Położę się wcześniej. Karolku, czy ty dobrze się czujesz? Tak, doskonale, ale cenię sobie sen. Teraz naprawdę zaczynam się o ciebie martwić. Obserwuję i uczę się, mamo. Obserwuję i uczę się. Jeszcze mleka? Tak, dziękuję, Karolku.
Muszę przyznać, że miło ci widzieć tak wcześnie na śniadaniu, Karolku. O! Ja otworzę! Czego chcesz, czarownico? Przyszłam upomnieć się o swoje. Czyli o co? O Damianka. Przyszłam zrobić z niego super gwiazdę, więc gdzie jest? Skąd się dowiedziałaś? Pocztą pantoflową. To chyba oczywiste. A teraz z drogi! W tej chwili Robala nie ma w domu. Poszedł na spacer. Wobec tego, jak wróci, powiedz mu, że muszę się z nim zobaczyć i to szybko. Jeżeli chcemy, żeby doszedł do finału, nie mamy chwili do stracenia. Nie ma sprawy, to na razie. Chodź już, Damianku. Czeka nas wiele pracy. Czyżby? Tak, Damianek pomoże mi liczyć moje kieszonkowe. Twoje? Ruszaj się, Robalu. A co, jeśli nie zechce zostać supergwiazdą? Właśnie, że zechcesz. Wierz mi, że zechcesz. A kto mnie do tego zmusi? Wytrzymaj. Och, co to? Zostań tu, ja się tym zajmę. To moje. Moje 5 minut. Całe życie sąsiadowania z tymi odrażającymi chłopakami nie pójdzie na marne. Wreszcie, Wandziu, wreszcie. Wandzia? O, Karolek, okłamałeś mnie. Jest tam, prawda? Tak, jest. Chcę się z nim zobaczyć. Ten Robal to mój młodszy brat, a nie twój. Dlatego to ja zrobię z niego supergwiazdę, a nie ty. Tak ci się tylko wydaje. Och, nie daruję ci tej zniechęgi, ty! Jak już ci mówiłem, Damianku? Mam wybór ty czy ona? Niestety jest niewielki. No to wybieram ciebie. Mądry wybór, Damianku, mądry wybór. A teraz porozmawiajmy o twoim wizerunku. Witajcie na przesłuchaniu do programu Zrób ze mnie supergwiazdę. Damianku, czy jesteś gotów? Panie Janie, panie Janie, zwódź się już, zwódź się już. Spanie jest dla dzieci. Zalej skowroneczku. Więc się rusz, więc się rusz. Dziękuję, przechodzisz do finału. Chodź, musimy wracać do domu. Mama myśli, że spacerujemy po parku. Ale ja nawet nie miałem okazji im podziękować. Trudno, podziękujesz jak wygrasz finał. Wiedziałam, że w końcu do mnie przyjdziesz. Wchodź śmiało. Omówimy strategię. Dziękujemy, dzielny Dawidzie. Rozśmieszyłeś nas do łez. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, informuję, że oglądacie finał programu Zrób ze mnie supergwiazdę. Teraz czeka nas występ nietypowego, acz utalentowanego chłopca. To doskonały Damianek w Zrób ze mnie supergwiazdę! Już nie panie, już nie panie. Ani się wasz. On teraz jest mój. Coś ty zrobiła? Zrobiłam to, na co ty byś się nigdy nie zdobył. Zrobiłam z niego super gwiazdę. Nie, już dłużej tego nie zniosę. Wszystkie te kłamstwa i kłótnie, te zmiany kostiumów. Chcę znowu być doskonałym Damiankiem. O, Damianek. Mama. O, Damianku, tak bardzo się o ciebie martwiłam. Strasznie się martwiłyśmy. Panna Miodzik powiedziała mi, że opuściłeś lekcję chóru i chociaż wiedziałam, że jesteś z Karolkiem i z Wandzią. O, chodźcie, wracamy do domu. Słucham. Co macie na swoje usprawiedliwienie? Nie, nie zgadniemy, więc nam powiedz. Właśnie dzwonił ten facet ze Zrób ze mnie supergwiazdę. Wygrałeś, Damianku, wygrałeś 1000 funtów. O, on miał też wiadomość dla was. Coś ty? Powiedział, że chce was zaprosić do swojego najnowszego programu Zrób ze mnie doskonałego Damianka.